Halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Sector 2022. Dzisiaj odcinek numer 13 chyba. M-Krik 70 FPS-ów. Jak się popatrzę, tu mam 105. Więc zablokuję sobie na 60, żeby nie było jakichś tam dziwnych spadków. No i dobra, i bierzemy kombajn i jedziemy kosić. Oczywiście musimy pole kupić. Pole numer 49. Kup. No i tam też jest jęczmień, dlatego je kupiłem. No i kosimy sobie ten jęczmień w dzisiejszym odcinku. I będziemy chyba... Nie wiem, czy w tym odcinku będziemy to powiększać, czy nie. Zobacz. Zobacz, jak mi się będzie chciało. No, mamy minutę odcinka. Zobaczymy, no. Nie wiem, szczerze mówiąc. Trzeba trochę dokładnie tę ścieżkę sypać, bo... Bo wiadomo, to jest zawsze ta jedna dawka nawozu. Bo mam tego moda, żeby ścieżka dawała nawożenie. Więc Casey dalej nie dorzuca na tę swoją 8,5 metra header. No, 75 FPS mam przy koszeniu. Więc elegancko. Wystarczyło tylko dobrze farminga ustawić i wszystko działa. Odcinek to jest 13. Na pewno 13. Na pewno to jest 13, bo wszystkie odcinki są po 12. Znaczy wszystkie serie są po 12. Wszystkie odcinki są po 12. Hoyt Veleron, Elengrad, no i M-Krik teraz na odcinek 13. To na pewno 13. Jeszcze czy dla pewności co to sprawdza, ale na pewno 13. Martin Flash Gordon to mnie nie interesuje teraz, w tym momencie. Na pewno 13, na pewno. Ostatnim numerkiem był 12, więc ten musi być 13. Tak, 2 dni temu prawa i się sorgo. 12, czyli teraz musi być... no. No może nawet daje ten już. No się sypie sobie fajnie. Na 43 jak będę się przejechać, no to asfaltem się przejadę, bez wózka. Bo tam daleko nie ma. A asfalcikiem to jest tutaj... raz, dwa. Za pole numer 50, tylko tutaj trzeba przejechać, tam do tej drogi tu po prawej, co widać. Już jest na polu. Więc fajnie, fajnie. Więc kosimy sobie, kosimy. Rzepak zostaje na... Nie wiem, czy kolejny odcinek, czy za dwa odcinki będę go kosił, nie wiem, zobaczę. Bo na pewno po rzepaku będzie... nie wiem. Może owiec. Zobaczę jeszcze, co tam do siebie jeszcze, że mówiąc, nie wiem, nie myślałem nad tym. Ale fajnie też się szkole się z tego kombajnu. No i zaraz będzie pełny zbiornik. Na razie na silos to ładuję, no bo on nie ma ceny, bo sprawdzałem. Za pszenicę też ceny nie ma. 1300 powinna być. No i elegancko sobie idzie to koszenie.
Jak będę robił trzy przejazdy na zbiorniku, to będzie fajnie. Czy wolałbym, żeby były dwa. Wtedy bym miał więcej jęczmienia, no ale... Wiadomo, nie może mieć wszystkiego, tak? No, to tak. Po tym odcinku muszę... muszę sobie ogarnąć jedną rzecz. Czy tę drogę zostawiać, czy ją będę... Czy ją będę orał? Jeszcze nie wiem. Ale na razie ją zostawię. Bo na razie mi się przyda. Na razie mi się przyda ta droga, więc... Niech jeszcze sobie jest. Kiedyś tam się założy ją. No i zaraz przyjadę sobie... McCormickiem. Bo McCormicka sobie podczepiłem do przyczepy. Nie chciałem John Deera. Się mogłem John Deera wziąć, ale nie chciałem go już tak bardzo męczyć. Bo nie było, że ciągle John Deerem robię. No, siewnik pod wiatą stoi. Kiedy przebudowa gospy? A nie wiem. Coś trzeba by było pomyśleć powoli. Może jakieś krowy postawić. Jakieś zwierzęta na tym kryku postawić. Wyeliminować pole 44. Tam postawić oborę. Tam na 80 sztuk bydła za 200 ileś tysięcy. Postawić tą oborę, myślę. No i jakąś wiatę, wiadomo, na maszyny. Jeszcze, bo fajna wyszła wiata, tania. Duża. No więc zobaczymy, co się wymyśli. W sumie powiem wam, że jest już dzisiaj 5 marca. Sobota. Dzisiaj jest sobota, 5 marca. I powiem wam, że... spieprzają te dni. A farming już jest 4 miesiące. 4 czy 5? No 4, no bo to prawie, że w grudniu wyszło. To mamy 4,5 miesiąca, o coś takiego. Mamy 4,5 miesiąca farminga. A ja mam dopiero 13 odcinek. A to jest też winą tego. Czy winą, no. Że przez 3 tygodnie kompa nie miałem tego, jak wiecie. Więc przez 3 tygodnie była farming 15 na okrągłowy. No ale 15 sobie tam trochę podgoniłem. Seryjki. Wielmoże zacząłem. No właśnie, wielmoże wczoraj nagrałem. Wczoraj, czyli we wtorek, 1 marca. Dzisiaj sobie nagram Mazowiecką Polanę. Dzisiaj sobie nagram Mazowiecką Polanę, wyrenderuję chyba ją. Jeszcze ją wrzucę, jak się uda. Na pewno się uda. Czyli to już będę miał odcinki do niedzieli ogarnięte. A jutrzejszego Hoitbellerona. Jutrzejszego Hoitbellerona już będę nagrywał na... Już będę nagrywał na... Na poniedziałek. Potem na wtorek by wypadało... Czech Valery chyba? Tak, Czech Valery by wypadało. I tego Felsbruna jakiegoś tam gdzieś trzeba wcisnąć. Poczekaj, wrzucę Felsbruna. Czyli to by wypadało na środę. Na środę Felsbrun, coś takiego. Środa albo wtorek. Nie wiem, jak to tam wypada w kalendarzu jeszcze. Ale... Felsbruna też się będzie działo. Bo... Będę możliwe na nowym polu. Będę chyba od razu je powiększał.
Teren już mam przygotowany. Tak, od razu będę powiększał na odcinku. Więc tam się będzie działo grubo na Felsbrunie. No, na M-Creeku, co będzie w kolejnym odcinku, zobaczycie. Ja sam jeszcze nie wiem, co będzie w kolejnym odcinku, ale coś na pewno będzie. Do tyłu i ogień. Czy się na GPS-ie, no bo bez GPS-a grać nie idzie. Pewnie zaraz padnie pytanie, czy będą nowe serie na kanale. Nie wiem, czy będą, bo... Albo zrobię o tym vloga. Zrobię o tym vloga i zamiast odcinka z... W niedzielę, chyba. Który to jest w niedzielę? 6 chyba. Na niedzielę wrzucę vlog. Tak, na niedzielę wrzucę vloga. Zamiast tam jakiegoś odcinka. Bo vlog jest bardzo ważny. Będzie bardzo ważny. Jeszcze go nie nagrałem, no bo... Bo dzisiaj mi się kwarantanna kończy w środę. O 24 dzisiaj mi się kwarantanna kończy, więc... Jutro w czwartek sobie pójdę go nagrać. Żeby nie bił. Dobra, wiecie co, ja więcej nie będę kosił. Tylko skoszę sobie te dwa pola. Znaczy, skoszę sobie te nieśmy tylko tutaj. Już więcej nie będę kosił przy nic i nic. Na tym odcinku i wezmę sobie John Deere i będę to powiększał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wyjdzie spoko. O, cały zestaw do oprawy sobie tego jeszcze, nie? Myślę, że spoko. To jeszcze dwa przejazdy będę miał od miedzy. Bo ten header nie jest już taki mega szeroki. Jak mógłby być. Dobra, pal tego MC Kornika. No i dobra, sypam. 18 ton tam przyczepa ma. Bardzo fajne przyczepy. O właśnie, a przede wszystkim trzeba okazję zobaczyć. Ropa, wały Dalbo. I Wilson Trailer, co mnie nie interesuje totalnie. No dobra, nasypane, nasypane. W zasadzie to postawię go na drugie pole już. O, tutaj go postawię i tutaj niech stoi, bo on się tutaj przyda. Na końcu, żeby wysypać zbiór. O, więc elegancko idzie. Kombajn fajny mam. Znajdźki mam jeszcze chyba 40 do zabrania, ale nie będę ich zbierał, bo powiedziałem, że nie. Przydałoby się coś zmienić w moim fajerku maszynowym. Tylko nie wiem co. Kulter mam 5-metrowy. Wały mam 12. Kurczę, no nie wiem, przyczepy mam. Kombajn mam nawet spako. Myślę, że może jakieś pole. Ale kasy teraz nie mam. No ale na zimę będę miał. Może jakieś pole. Tylko jak? Myślałem nad tym landem 36-37 te pole. I żeby je tam...
połączyć i mieć jedno fajne pole już tutaj. Takie. Okay. Zawsze to coś fajnego by było. No tu na górę na razie nie mam pomysłu. Tutaj są w ogóle jakieś malutkie kawałki. Gdzie można było zrobić jeden. Ale no nie wiem, to jest trochę daleko do jazdy, tam na tą górę. Więc nie wiem, zobaczę no. Muszę to przemyśleć, bo M-Krika i tak trzeba będzie skończyć, tak będzie trzeba skończyć. A wiadomo, że przy takiej ilości serii, którą ja sobie założyłem, którą mam, to jest niemożliwe, żeby ją szybko się skończył. Będzie prawdopodobnie przez całego farminga. Ale spokojnie, jeszcze trochę i włośnice odejdą. Włośnice odejdą, to już też będzie trochę lżej do nagrywania. Bo już będzie zawsze ten jedna seria mniej. Czyli z 9 chyba się zrobi się 8. Bo mam tak założone, że M-Krik. WSK2 wlatuje co 2 dni. Na zmianę z innym farmingiem. A te inne serie to wiecie, nie? Tak jak Właśnice i 15, no to żyją swoim prawem. Znaczy swoim prawem, no. Żyją tak jakby naprzemiennie, więc musi się 15 skończyć, żeby zaczęły się odcinki z 19, tak? Muszą też swoje 3 serie przylecieć, czyli tydzień. Czyli praktycznie to jest zawsze tydzień. No bo 3 serie to jest 6 dni. Wtedy jeszcze jakiś między tym jest 22 zawsze. Więc myślę, że nie macie nudy na kanale. Tak mi się wydaje bynajmniej. No ale nie wiem. Pomyślę, ten jak widać, że bardziej wam się 15 widzi niż ta 22 na moim kanale. Co mnie w ogóle dziwi, że z 15 są wyświetlenia jakieś, powiedzmy, na timelapsie. No bo są, powiedzmy, po te 15, tak? Co jest w ogóle fajne, że jest po 15 wyświetleń z 15, a taki odcinek z 22 sam nagrany, głosowy, ma z 6 wyświetleń. To widzę, że bardziej mi się 15 opłaca, ale to jest, wiecie, jak jest 15 nagrywana, to wtedy musi być. To wiadomo, że te timelapsy też dłużej schodzą, tak? No, trzeba to nagrać. Trzeba grać przynajmniej tą godzinę, żeby coś tam mniej więcej zrobić. Trzeba grać godzinę i potem jeszcze to renderować z... To zależy od długości filmu, tak? Bo na przykład film 50 godziny, film, o, godzinny, renderuje na moim komputerze 45 minut. Na komputerze, laptopem, dobra, nie czepiajcie się już. 45 minut, no to taki dwugodzinny renderuje tak w półtorej godziny. No to przez półtorej godziny wtedy nic nie robię na kompie, bo nie chcę go obciążać. Niech on sobie na spokojnie to wyrenderuje, nie? I wtedy... To jest dopiero po półtorej godzinie mogę sobie włączyć wrzucanie. No ja wiadomo, jakie wrzucanie, to też sobie już gram, no bo... Bo internety to tam nie obciążą komputerem, jak gram. Więc sobie wtedy w tym czasie gram. Bo wrzucanie zawsze takiego timelapsa, który waży te 3 giga, zazwyczaj ważą 3 giga. Ważą 3 giga, no to ja to wrzucam jakieś... Jak jest za 4 godziny, no to... No to widzicie, nie? Także półtorej godziny z życia nie jest wyjęte. Tam co dwa dni, no bo tak staram się co 2 dni renderować, żeby też... sobie ogarnąć jednego dnia trochę więcej. Wczoraj sobie ogarnąłem Elengrad. Wczoraj? Chyba tak. Tak, wczoraj ogarnąłem sobie Elengrad odcinek. Jeszcze wieczorem sobie ogarnąłem z
Z wielmożnej, tym co widzieliście. Albo będziecie go widzieć? Nie wiem, jak tam w planie jest. Może był, może nie był. Czekaj, bo właścicielem gra. Wielmoże się renderuje. Czyli on powinien być wczoraj. Tak? Nie, czekaj. Muszę zobaczyć na kompa, bo... Bo już głupi jestem. 4 marca. A ten film jest na 5, na sobotę. A czyli wczoraj była wielmoże, no to dobrze mówię. Czyli jednak mi się nie pomyliło. Dzisiaj od razu, zanim pójdę na Ultraka, wielmoże. Ten. W Mazowiecką Polanę sobie ogarnę. Nagram sobie żniwa bizonem. Kurde, no nie podoba mi się, że tam są te żniwa, no ale no dobra, no trudno. Przeżyjemy. Najgorzej, ty, bo na wszystkich seriach się żniwa złożyły. No nie, nie może tak być. Dobra, co się tu syp? A jedę se Jondira szybko ogarnąć. Z pługiem. 15. 21 minut jest odcinka, tak? Tak. No tak, no bo było 11.45 jak zaczynałem, a jest 12.07. Specjalnie patrzyłem na godzinę. Jak zaczynałem, żeby wiedzieć o której... której skończyć. No czyli tak gdzieś 10... 15 po bym musiał skończyć odcinek. Dobra, tutaj pod same drzewka trzeba zaorać. Wiadomo, mój teren to trzeba jak najwięcej ukraść. Spokojnie, tylko z pługiem te drzewka będą, gałęzi. Bo jak już będziemy uprawiać, no to wiadomo, że już pod tymi drzewkami aż tak bardzo mocno nie będziemy się wierzyć. Dobra, tak to zrobimy. Co te się trawki domaluje? Bo ja nie lubię aż pole, jak mi wchodzi aż w drogę. Musi dla mnie być ten pasek zieleni, bo jak nie ma tego paska zieleni, to tak słabo to wygląda. Więc ten to pasek sobie zieleni poza odcinkiem domaluję, wiadomo. Żeby teraz jak najwięcej wam pola pokazać. Jak najwięcej zaorać. 31 ton dało z tych trzech pól. To jest dobry wynik. No i dobra, lecimy i tutaj tak będzie podorane. No jakbym chciałem klika codziennie wrzucać, no to się nie da. Bo bym musiał mieć przynajmniej 2 odcinki dziennie wrzucane, a to ja tak robiłem kiedyś. Pamiętam jak Ravenporta kończyłem w grudniu. Ale to chodzi o tego rok temu w grudniu, nie? Pamiętam jak kończyłem Ravenporta, to tam chyba był taki tydzień. Tak, bo tam chyba zostało mi ostatnie 7 odcinków do wrzucenia wtedy. Pamiętam, że wtedy z artystą i z Michaelem na umór to nagrywałem. Że codziennie był ramen port o 18, pamiętam to. O 10 był normalny film, w sensie normalny film z serii. A codziennie o 18 był ramen port. To pamiętam. Chyba, że fajny był Ravenport. Też amerykańska mapa jak Encrik. Ale Ravenport był fajny. Wiecie dlaczego?
Bo fajne pole tam były. Fajne maszyny tam przede wszystkim miałem. Bo tam miałem New Hollanda T8 na pewno. Miałem New Hollanda T8 na pewno. Miałem tego MFA 8700, tego dużego, którego mam tu chyba w modach zaznaczonego. A jak nie mam, no to musicie mi wierzyć, że mam. Tego co na modhubie tam na początku farminga wyszedł. Ten co był po prostu 19. O. A to go tutaj mam. Co tam miałem? Ósemkę? 8R? Nie, nie miałem chyba ósemki. Nie, ósemki chyba nie miałem. Mi się wydaje, że ósemki chyba nie miałem. Miałem na pewno John Deere 6R, to wiem, to na pewno, że miałem John Deere 6R, to na pewno wiem. Ale ósemki to tam nie miałem. Big Buddha na pewno miałem. Ale właśnie nie wiem, czy on był tylko wypożyczony, czy on był kupiony, ale chyba wypożyczony był. Quadraka miałem na pewno. Quadraka na pewno miałem. Do siewów. Z 18-metrowym siewnikiem tym. To pamiętam. Ten zestaw. Nawet zbyt się na ramach poczcie się w jednym odcinku chyba pojawił. Tak mi się wydaje. A jeśli mi się źle wydaje, to przepraszam. Pamiętam jak to pole 8 miałem kupione, kurde, za 1 200 000 chyba. Tak, 1 200 000 ono kosztowało. Pamiętam to jak to kupiłem, kurde, te 30 hektarów, tam było, kurde, ale to było roboty tam. O, ja miałem fenda tego jeszcze, z tego, on mi potem grę zbugował. On potem się rozwalił ten fend i kremi, sejwa zbugował. 900... Ten nowy fend, 900 coś to był. Nie pamiętam oznaczenia jakie on miał. Ale to był ten nowy, ten fend. Ten 2020. O, dokładnie. 942, bo sobie przypomniałem. I on mi grę sobie zbugował. Nie wiem jak to Michael odkrył, ale... Safe nie działa, nie działa. Wysłałem Michaelowi. Michael powiedział, odznacz Fenda i będzie działał. No to wyrąbałem go z modu Fenda i save zaciągałem. Tak to było. Miałem dwa New Hollandy Blanki. Miałem chyba... Tak, i miałem tego dużego John Deere'a jeszcze. S700. Oczywiście wersja USA zbiornika to 23 tony. Blanki miały po 30 chyba. Pamiętam jak to wielkie pole kosiliśmy. Soi na godzinnym odcinku, co Michael artystę podpuszcza jak zwykle, że jak kosiliśmy to pola sprzedawali, kupowali. A tam różne rzeczy się działy w farmingu. Siebie na pewno z Michaelem nagrywałem, to pamiętam, że jako drakiem chciałem, a on sobie wolał Big Budem chciałem, to... No to siał. Tam było 58 chyba odcinków. 58 odcinków tam było z ramy Porta. A Fesbruna jest 75 i jeszcze nie jest skończony. O, do Fesbruna to jeszcze czas, żeby skończyć. Mówię, najbliższa seria na skończenie, najbliżej finiszu, jest Sąwośnice i Mazowiecka Polana właśnie. U Mazowiecka Polana to tam jest raz, dwa. Jak sprzedaję po...
1300 co 1400 jęczmień, bo teraz mam chyba jęczmień zasiany. No tak to sprzedam, to będzie mnie stać na kolejne pole. Będę chciał kupić kolejne pole. Kombajnu na razie zmieniam. No fajnie się tym bizonem muci tam. Na koniec chyba zmienię tylko kombajn na Krasa Mega i wtedy już chyba większego kombajnu nie będzie. Tak mi się wydaje. Ale ja tam nie wiem, ja sam widzę, nie jestem. Dobra, zaorane, zaorane. Jeszcze tutaj ta strona jedna i będzie finał. Kurczę, nie myślałem, że całe pole, w sensie całe to powiększenie założę. No ale tak jakoś myślę, że zaorane. No dobrze, przynajmniej po odcinku nie będę musiał siedzieć, żeby to tego kończyć. Więc już jedna robota po odcinku będzie mniej. A ja muszę się dosyć głęboko zastanowić, co jest to w kolejnym odcinku robić. Nie będę wcinał tutaj John Deere'a w miniaturkę. Myślę, że... O, taka miniaturka. Będzie spoko. O, coś takiego. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć! A w kolejnym odcinku hashtag 14. Nie wiem, co będę robił. Zobaczymy. Może będę kończył. Może będę kończył pszenicę kosić. Nie wiem, bo w kolejnym odcinku to by przydało się już mieć sierpień, żeby już można było zacząć siać rzepak, tak. Ale to nie wiem, nie wiem. Zobaczę. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.